Witam Was kochani serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj ulubieńcy sierpnia. Kolejny miesiąc minął. Chcę podzielić się z Wami kosmetykami, które najbardziej przypadły mi do gustu w tym miesiącu. Filmik będzie bardzo króciutki, bo naprawdę wyjeżdżam dzisiaj i wszystko mam wszędzie porozkładane i staram się ogarnąć wszystko. A myślę, że mam tutaj parę fajnych produktów, które są godne polecenia i które chciałabym Wam pokazać. Trochę pielęgnacji, trochę kolorówki, mniej więcej po połowie, także pokażę Wam, co tutaj mam. Zacznę od pielęgnacji. Mam tutaj serum Marion Golden Skin Care. Jest to serum do twarzy, szyi i dekoltu, hialuronowe nawilżenie. Mamy tutaj taką butelkę szklaną z pipetką, 20 ml produktu. Rewelacja, naprawdę za taką cenę, bo on kosztuje około 10 zł w naturze. To jest rewelacja, to jest woda, po prostu woda, zupełnie płynny produkt, który tak niesamowicie nawilża skórę, pozostawia taką żelową jakby powłoczkę. Naprawdę jest rewelacyjny, polecam go Wam z całego serca, zwłaszcza jeżeli chcecie właśnie jakiegoś takiego leciutkiego nawilżenia pod makijaż na lato, na cieplejsze dni. Jeżeli Wasz makijaż nie zgadza się za bardzo z jakimiś gęstymi kremami i chcecie właśnie coś bardzo lekkiego, ale coś, co fajnie nawilży tą skórę, to naprawdę to serum Marion daje radę, mimo że jest taniutkie i na pierwszy rzut oka nie jest obiecujące. Druga rzecz, chyba równie tania, bo kosztuje około 10 zł, to jest Floss Lek, żel ze świetlikiem lekarskim i rumiankiem do powiek i pod oczy. I tutaj na początku, jak zobaczyłam rumianek napis, to się wzdrygnęłam, bo ja po prostu nienawidzę rumianku i zapachu rumianku i smaku rumianku, po prostu nie cierpię tego zioła. Natomiast tutaj nic z tych rzeczy wyczuć nie można. Jest to faktycznie żel pod oczy. Pokażę Wam, jak on się prezentuje. To jest dosłownie taka galaretka. Widzicie, jak odwracam do góry nogami, to się nie wycieka. Jest bardzo gęsty, ale w momencie, kiedy zetknie się ze skórą, kiedy nabieramy go na palec, to on staje się płynny i bardzo fajnie się rozprowadza. Pachnie bardzo przyjemnie, nie ma tutaj żadnego ziołowego zapachu. Jest w zasadzie bardzo subtelny, ledwo wyczuwalny zapach. Bardzo wydajny produkt, bo ja go używałam przez miesiąc, a w zasadzie zużycia za bardzo nie widać. Przecudownie nawilża skórę pod oczami, sprawia, że jest taka sprężysta, nawilżona, tak chłodzi delikatnie właśnie ta żelowa konsystencja i jednocześnie świetnie nadaje się pod makijaż, ponieważ ja właśnie używam go na dzień. Także on tutaj nic nie zaburza, nic nam się nie waży, żaden korektor pod oczami, bardzo fajnie to wszystko wychodzi. Kolejny produkt, który chcę Wam pokazać, pojawił się już na moim kanale i filmik podlinkuję Wam na dole. Jest to słynna czarna maska na wągry. Prezentuje się w ten sposób. No, fokusuj się. Aparat protestuje. Jest to czarna maska na wągry, którą jest w konsystencji żelowej, aplikujemy na twarz i czekamy, aż zastygnie, a następnie zdzieramy i razem z nią powinny wyjść wszystkie nasze zaskórniki, wągry, niedoskonałości. Nie pokładałam, tak jak już mówiłam wcześniej, wielkiej nadziei w tym produkcie, zwłaszcza, że był bardzo, bardzo tani na eBayu. A muszę Wam przyznać, że jest rewelacyjny, po prostu tak oczyszcza skórę. Tyle, co wyszło z mojego noska i tutaj boków twarzy na ten właśnie produkt, tyle, co znalazło się później po oderwaniu tego plasterka z maski, to no, naprawdę, zajrzyjcie do filmiku, który podlinkuję Wam na dole i zobaczcie, bo to jest niesamowite. Bardzo Wam polecam. Niekoniecznie tą maskę, to jest jakaś firma Xuzilm czy coś takiego. Jakaś chińska firma, ale tych maseczek jest bardzo dużo na eBayu i naprawdę można jest w czym wybierać i myślę, że wszystkie na tej samej zasadzie właśnie działają. A no naprawdę są tego warte, polecam, jeżeli tylko macie problem z zaskórnikami czy wągrami. Kolejna rzecz, a w zasadzie trzy rzeczy, to konturówki z Essence. Dopiero teraz je odkryłam, tak, jestem wczesna, ale naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona. Mam trzy kolory, tą chyba najbardziej męczyłam i jest to Satin Mauve, taka
taki kolor nude, powiedziałabym, ale wpadający w róż. Drugi to typowy róż i mam go dzisiaj na ustach i mam go już chyba z 5 godzinę, plus jadłam obiad i dalej się trzyma niezmiennie. I jest to Cute Pink, kolor 07, już z tą srebrną nakrętką, a te ze srebrną nakrętką mają bardziej taką konsystencję, są bardziej miękkie, takie plastelinowate. I trzeci, który na razie mniej używałam, ale myślę, że to jest propozycja właśnie na nadciągającą porę roku, jest to Honeyberry, czyli już taki kolor jagodowy. Nie jestem dobra w opisywaniu kolorów. W każdym razie są bardzo trwałe, bardzo przyjemne na ustach. Moim ustom niewiele trzeba, żeby się przesuszyć, także jestem dosyć wrażliwa na punkcie produktów do ust. A to naprawdę nie przesusza ust. Ja sobie zarówno obrysowuję kontur ust, jak i wypełniam, a na wierzch daję albo jakąś przezroczystą pomadkę, albo pomadkę w podobnym odcieniu i całość naprawdę bardzo, bardzo długo się trzyma i tak jak mówię, jedzenie ani picie nie jest im straszne. Świetny produkt za bardzo niską cenę, także też polecam. I ostatnie odkrycie sezonu to jest Bourjois Healthy Mix. Trzymam go tak delikatnie, żeby Wam pokazać. Przez 3 tygodnie udało mi się zużyć tyle produktu, także no dosyć sporo myślę. Faktycznie było intensywnie, ale bardzo, bardzo mi przypadł do gustu ten produkt. To jest naprawdę fajny, dający nawilżony efekt skóry. Podkład, który świetnie kryje, a jednocześnie jest nawilżający. Także no, dla mnie opcja idealna. Mam tutaj kolor 53 Light Beige. Jest naprawdę świetny. Bardzo długo zwlekałam z zakupem tego produktu, ponieważ ja mam bardzo dużo podkładów i jakoś tak nie bardzo chciało mi się testować kolejne, ale już tyle się nasłuchałam w internecie o tym, że jest cudowny, że jak zobaczyłam, on był akurat na przecenie w Rossmanie, to stwierdziłam, że muszę w końcu wypróbować i naprawdę jest rewelacyjny, także bardzo, bardzo polecam tym, które jeszcze nie przetestowały Healthy Mix. I to tyle. Powiem Wam, że nie wiem, nie było za dużo tych ulubieńców, może dlatego, że też lato i nie testuję dużo kosmetyków, raczej konieczne minimum. Trochę pielęgnacji, trochę kolorówki, no tak myślę standardowo. Żegnam się z Wami na dzisiaj, uciekam. To jest ostatni filmik, który się pojawi w przeciągu najbliższego tygodnia i następne będą już we wrześniu. Pozdrawiam Was cieplutko, jeśli filmik Wam się podoba, kliknijcie kciuka w górę i upewnijcie się, że subskrybujecie tam na dole. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach, pa pa!